Hej, witam się z Wami serdecznie i od razu powiem, że oczywiście mam tremę. Nie wiem, ile razy ja mówiłam, że będę dla Was nagrywać i że nagrałam, tak jak ostatnim razem, że nagrałam 4 filmiki i ze mną to jest po prostu tak, że przyznam się szczerze, kiedy nagram coś na zapas, czyli po prostu idę takim tokiem myślenia, jak powinno się niby iść, tak, czyli mam więcej czasu i po prostu więcej nagrywam, to się okazuje, że potem coś się takiego dzieje, że nie jestem w stanie tych filmików obrobić, ani po prostu na nie zerknąć, albo okazuje się, że już ta tematyka mi po prostu nie gra nigdzie i one po prostu są jakieś takie dla mnie dziwne i potem ten czas, słuchajcie, ulatuje na bardzo duże, na dużo innych spraw, tak? I te ostatnie miesiące to były miesiące zmagania się słuchajcie, z własnymi słabościami, ale z własnymi również marzeniami, nadziejami, wiarą, próba ułożenia sobie czasu tak, żeby starczało go jak najwięcej na to, co lubię bardzo robić i co dodaje mi energii, a nie ją odbiera. To jest, mówię, taki powolny proces, żeby coś robić i żeby wysłać w świat jakąś energię dotyczącą przyszłości i marzeń, musimy siebie poznać. Poznanie to nie jest miesiąc, dwa, nie są jakieś tam warsztaty. To jest czasami wieloletnia terapia z psychiatrą, z psychologiem, z terapeutą, z bioenergoterapeutą. To jest czytanie wielu książek, to jest zwracanie uwagi na swoje wewnętrzne uczucia, rozmowa z własną duszą. Przeglądanie, słuchajcie, też zapisków jakichś starych. Czasami jest to cofanie się do przeszłości. I u mnie po prostu ten proces jest na takim etapie, który rzekłabym, że wydaje mi się, że on się po prostu nie kończy. Przyznam Wam się szczerze, że myślałam kiedyś, że przebudzenie, nawet takie gwałtowne lub nazywane przez niektórych spontaniczne, jeśli się już u mnie rozpoczęło, jeśli już wkroczyłam po prostu, że tak powiem, w ten świat i zaczęłam to rozumieć, zasady tego wszystkiego, mniej więcej, bo idealnie tego się, słuchajcie, nie da pojąć ludzkim rozumem, to pomyślałam, że jak już to ogarnę, to po prostu wrócę na YouTube, o wszystkim Wam poopowiadam i oczywiście raz na rok było takie coś. Natomiast okazało się, że to nie jest tak do końca takie proste i że ja nie potrafię również mówić czegoś, czego nie czuję, a czułam to wczoraj albo wczoraj miałam przygotowane, więc bardzo długie ostatnie tygodnie również sama z sobą rozmawiałam, na ile jestem w stanie usiąść i mówić, na ile sprawia mi to przyjemność. Ja tyle lat, ja może z 20 lat, bo odkąd byłam młodziutka, słyszałam, że ja się nadaję na terapeutkę, bo ja świetnie komuś coś tłumaczę, ja potrafię komuś pomóc. Moja empatia i wrażliwość jest taka, że rozumiem ludzi z różnego poziomu, nie wiem, finansowego, wiekowego, dojrzałości, emocjonalności. Natomiast to się właśnie tak nazywa, że aby komuś pomagać najpierw trzeba uleczyć siebie wewnętrznie, zaleczyć te rany, które się nosiło przez wiele lat, a nawet się o nich nie wiedziało. Zatem uznałam, że to mówienie do Was, w ogóle mówienie, sprawia mi nadal wielką frajdę i to jest rodzaj pewnego takiego, nie wiem jak to nazwać, kolejna część terapii, którą stwierdziłam, że dla siebie zrobię. Czyli jeśli na przykład czasami jest tak, że jesteśmy emocjonalni, bardzo nerwowi, to oczywiście terapeuta bądź my sami zaczynamy wiedzieć, że powinniśmy znaleźć dla siebie źródło ujścia swoich emocji. Może to być sport, kung fu, mogą to być zajęcia na siłowni, rower, bieganie, ale może to być również malowanie dla osób wrażliwych i nieco słabszych fizycznie, może to być pisanie wierszy, no i oczywiście przebywanie wśród natury. I nadal moja część, kiedy ja poznałam siebie, to okazało się, że jest tam więcej wszystkiego niż myślałam, bardziej głęboko i tak dalej, i że ja ogólnie siebie nie ogarniam. Ale wiedza o sobie przynosi również zaskakujące, radosne odkrycia, no i oczywiście trudne, bo jak są trudne, to trzeba coś
czasami z tym zrobić. I oczywiście starać się to ukochać, bo bez pokochania siebie z tymi wadami nie ma nic. Nie ma, na siłę nie możemy pracować nad niczym, nad sobą również. I kiedy nie akceptujemy siebie w całości, swoich wad, czasami swojego lenistwa, może czegoś, co ludzie nazywają infantylizmem, zbytniej wylewności, czułości, romantyczności, wiecie, wszystkich ludzkich namiętności, a mamy ich naprawdę w nadmiarze. Jesteśmy bardzo kontrastowi, bardzo kolorowi, stany depresyjne, stany lękowe, z euforią, ze stanami ekstatycznymi, wszystko to się po prostu miesza, jak w takim kotle, nie wiadomo, jakie to danie wyjdzie. To wtedy jeśli tego nie zaakceptujemy, tych ciemnych swoich stron, nie będziemy mogli żyć ze sobą w zgodzie, nie będziemy wibrowali tym, czym na dany dzień jesteśmy, bo to, w jaki sposób się zmienimy, to po prostu i tak się zmienimy, i tak zmienią nas doświadczenia, częściowo ludzie, to co czytamy, każdego dnia po prostu zmienia się kolor, którym wibrujemy. Ale nie będziemy umieli akceptować innych. Zaakceptujemy ich wtedy, kiedy nam się podobają, kiedy są zajebiście, ambitnie, pięknie mówią i na przykład zarabiają duże pieniądze, albo piszą coś pięknego, tworzą piękne filmy, albo robią na przykład nam ciasta. Nie będziemy umieli kochać ich za to, że po prostu są i na przykład, że są słabsi fizycznie, albo że zmieniają często pracę, lub że po prostu nie lubią czytać na przykład książek i w tej dziedzinie się w ogóle nie rozwijają. Jeśli poznamy, że u siebie mamy tak wiele zakamarków i to po prostu, mówię, nie potrafimy tego zrobić. I dzisiaj stwierdziłam, że na pierwszy ogień pójdzie taka tematyka, która w tytule brzmi bardzo lekko, łatwo i przyjemnie, czyli moje wszystkie pamiętniki. Tak, i to jest o tym, że oczywiście wróciłam do pisania pamiętników, do robienia zapisków, to było kilka lat temu. I to też nie tylko pod wpływem przebudzenia, ale również na przykład pod wpływem czytania książek i blogów, gdzie była zachęta wręcz do tego, że codziennie rano lub na wieczór, żebyśmy na świeżo spisywały wszystko to, co nam przyjdzie do głowy, na myśl, bez wstydu, bez zażenowania, poświęciły na to odrobinę czasu, na przykład 20-30 minut i po kilku miesiącach, jak zajrzymy, będziemy widziały, co się w nas wtedy działo, spojrzymy na to z dystansem, z perspektywy, bo nie zawsze w codziennym życiu umiemy to wyłapać. Poszłam za ciosem i kupiłam sobie pamiętnik. Oczywiście, ponieważ jestem dusza romantyczna, starodawna, która pamięta, lub nie wiem, jak to powiedzieć, pamięta, której dusza i wszechświat pozwoliły odkryć poprzednie wcielenie, również po to, aby zostały uzdrowione pewne rzeczy we mnie, które ciągnęły się także od poprzedniego wcielenia, to chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam sobie pamiętnik w stylu, zobaczcie, nie wiem, który to jest, w stylu starodawnym, aksamitny, zielony, z kokardką. To był very much expensive, tak się to mówi, czyli po prostu bardzo drogi pamiętnik, ponieważ pani kartki robi samodzielnie, czyli samodzielnie je postarza. Kartki są prześliczne. To jest ze strony papirelli.pl. Zobaczcie. Kartki postarzane, gdzieś mi wyleciał, kartki postarzane kawą i czymś tam jeszcze. I są grubiutkie, piękne, można na nich malować, można pisać. Naprawdę, uwierzcie mi, że z bliska wyglądają prześlicznie. Są po prostu calutkie, takie wymarszczone. I teraz, jak zauważyliście już na końcówce, tu nie ma za dużo zapisków. No nie ma, naprawdę nie ma. Jakbym Wam pokazała, to jest mniej więcej tyle. Dlaczego? Słuchajcie. Ano, okazało się, że prześliczny wygląd tego pamiętnika, ja w ogóle przepraszam Was bardzo, ale jest jesienna pora, nagrywam przy sztucznych światłach, dlatego nie wiem kompletnie, jak będę wyglądać, czy się będę bardzo świecić, będę bardzo biała, bardzo czerwona, bo już jest za oknem szarówka, tutaj w pokoju też jest dość ciemno, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Postaram się, żeby było w miarę dobrej jakości. I wracając do tematu, ten pamiętnik aksamitny, piękny, kiedy go miałam w rączkach, już sobie wyobrażałam, jak siadam wieczorami i piszę te wszystkie słowa, które wieczorami właśnie się we mnie układają. I okazało się, że najpierw zwlekałam kilka tygodni, zanim do niego zasiadłam. I potem zasiadłam i nie przyszło mi nic do głowy.
to strasznie brzmi, ale naprawdę nic mi nie przyszło do głowy. Po prostu próbowałam stłuc te myśli, a one jakby, one sobie po prostu odeszły. Czyli Elwira, która do tej pory kładła się i nie mogła zasnąć od nadmiaru myśli pięknych, dziwnych, średnich, obrzydliwych, przerażających, nie mogła wydusić z siebie nic. I tak mijał dzień za dniem, wieczór za wieczorem. Pomyślałam, że wieczór to nie jest dobra pora, że może to będzie ranek. I okazało się, że rankiem też nic. Po prostu blokada, słuchajcie, po prostu blokada do kwadratu. I uznałam, i potem dopiero zrozumiałam też, że wygląd jego, tak bardzo majestatycznego, pięknego, narzucał na mnie gdzieś, ja oczywiście to nie było świadomie, tylko narzucał na mnie tak bardzo chęć pisania takich pięknych, mądrych, patetycznych, wzniosłych zdań, że ja po prostu nie pozwalałam sobie pisać nic innego. Nawet jak zaczęłam pisać, to potem jak to przeczytałam, to wydawało mi się, ja już to po prostu, słuchajcie, czułam w każdej literce, że ja pisałam w taki sposób, że niby dla siebie, tak, bo to jest pamiętnik dla mnie, ale gdzieś w odczuciu, mając nadzieję, że za 150 lat ktoś to odkopie w czeluściach mojego domu i powie, jak ta ciotka Klotka zajebiście pisała, Boże, jakie ona miała cudowne przemyślenia, jaka ona była mądra. Ale słuchajcie, to było okropne, po prostu wstydziłam się za swoje wpisy, więc pamiętnik na wiele miesięcy poszedł do odstawki. Natomiast w międzyczasie chciałam Wam powiedzieć, że moja przyjaciółka z Opatowa, Gosia, uraczyła mnie, ja to już wiele lat temu pokazywałam, to był 2018 rok, 2017 nawet, chyba dostałam na Boże Narodzenie, tak, kalendarz, słuchajcie, mięciutki, pisał 2018, to będzie dobry rok, rok Angel, z takim tutaj wytłoczeniem. Nikt inny, tylko ona potrafi zrobić prezent, który jest piękny, ale jednocześnie potrafi zaskoczyć, bo ja, widząc ten róż, byłam bardzo przerażona. Ale jego miękkość, jego wielkość tak mnie usatysfakcjonowała, że zaczęłam coś tam pomalutku w nim zapisywać. I okazało się, że najpierw oczywiście zapisywałam takie rzeczy jak wizyta u dentysty, wizyta u kosmetyczki, spacer, kupno tam prezent dla teściowej, bo są urodziny. A potem nieśmiało zaczęłam notować takimi symbolami rzeczy, które mi się przydarzały. Jeśli ktoś wszedł na ścieżkę przebudzenia, a nawet nie musiał świadomie, ale żyje w tak zwanych znakach od świata, czyli na przykład wchodzi do galerii handlowej, prosząc o wsparcie anielskie i nagle pod nogami w galerii handlowej widzi po prostu piękne piórko, ptaka jakiegoś. Więc to nie jest często spotykane i to już wiemy, że to jest dla nas znak, że tak, jest z nami opieka anielska wszędzie. I tych znaków i symboli dla mnie w postaci cyfr, piosenek, wierszy, które po prostu ktoś mi nagle przysłał, nie wiedząc w jakim jestem stanie, że ten wiersz jest dla mnie podporą dzisiaj, zaczynało być tak dużo, że ja po prostu zaczęłam to właśnie notować w tym kalendarzu. I tak minął rok i nadszedł kolejny i dostałam kolejny kalendarz, tym razem ze skrzypcami, bardzo mi się podobał i pisał Chwytaj Dzień, Rock Angel. Słuchajcie, ja tu byłam wzruszona, bo nie każdy wie, co po prostu oznacza dla mnie ta symbolika i okazało się również, że Gosia powiedziała, że tak naprawdę nie tak wcale to miało wyglądać tutaj na wierzchu, pan się musiał coś pomylić, no ale już zaakceptowane. Natomiast dla mnie, słuchajcie, to bardzo dużo znaczyło i kolejny raz okazało się, że tamten pamiętnik zielony, cudowny, aksamitny leży, natomiast tutaj, słuchajcie, ja się oczywiście mylę, bo dawno mówię, nie mówiłam tak do kamery, ale że tu zaczynam z szybkością, z prędkością światła notować wszystko i po prostu powiem Wam, że nie nadążałam z notowaniem. Następnego roku dostałam już 2020, tu oszalałam totalnie, kalendarz z taką dziewczyną jako symbolika roweru, ponieważ muszę Wam zdradzić, że ja również od Gosi, jej męża Andrzeja, dostałam później na urodziny taki prezent, czyli wkład na rower. To była znaczna kwota dla mnie i niesamowite, że czasami od ludzi, którzy nie są z nami spokrewnieni genetycznie, ale po prostu poznajemy się, że jest taka miłość wzajemna, taka serdeczna i zrozumienie, że chcieli, abym miała już coś, abym to marzenie spełniła i ten rower kupiła. Oczywiście roweru nie kupiłam, bo w niedługim czasie przyszła pandemia, potem zachorowała moja Imka, ja się fatalnie czułam, więc pieniądze przeznaczyłam na fizjoterapię i na też wizyty u weterynarza dla Imki.
Ale oczywiście kalendarz prześliczny przypomina mi o tym, że nadal marzę o rowerze, o jeżdżeniu i o tym, żeby mieć siłę na ten rower. W międzyczasie, słuchajcie, ponieważ co Wam próbuję pokazać, nie tylko pamiętniki. Mój styl jakby myślenia i co jakby, na jakie pomysły wpadałam, po co mi to? Kupiłam sobie, nie wiem czy to będzie widoczne, zobaczcie, to się śmieją niektórzy, wygląda jak Biblia lub Pismo Święte. Wybrałam sobie go na stronie gdzieś tam, gdzie to szło z Chin ponad 3 miesiące. Kartki są w kolorze kremowym, też przepięknie, takie jakby delikatnie, bardzo podpalane. I tutaj zaczęłam, nie wiem czy to będzie widać, tutaj są już moje wiersze. I piszę na nim tak. W ogóle jak ja go wybierałam, to pomyślałam tak, że mam coś, co jest na pamiętnik, tak, czyli po prostu mądre myśli. Mam na swoje takie związane z właśnie z tymi symbolami i znakami, ale potrzebuję czegoś, gdzie dam ujście swoim romantycznym myślom i w ogóle wszystkiemu, co się tam w moim życiu wydarza, jeśli chodzi o miłość. I to będzie, i chciałam, żeby to było piękne, też w stylu starodawnym i żeby to służyło mi, znaczy nie służyło, może źle to brzmi, żeby to było ze mną przez bardzo długie lata, że w jednym miejscu będę miała właśnie to. Więc wybrałam go naprawdę po wielu tygodniach męk wewnętrznych, że to ma być taka okładka, że taka dla mnie to jest... Jeśli ktoś powie, że jestem hardkorem, to zrozumiemy tylko artystyczne dusze, że trzeba mieć naprawdę coś, co się czuje całym sercem, również nawet jeśli chodzi o właśnie taką pierdółkę czy głupotę, jak po prostu notesik lub pamiętnik lub kalendarz. Więc on ma taką jak ekologiczną, skórzaną oprawkę. Mówię, jest gruby, podoba mi się tutaj. Na brudno oczywiście piszę sobie te wszystkie swoje, wiecie, te wiersze, tam przemyślenia, jak to powiedzieć. Ale one dotyczą zupełnie, znaczy nie dotyczą, one dotyczą tak naprawdę tej sfery życia, która jest moją całością, ale w inny sposób ją próbuję wyrazić. I teraz Wam chciałam powiedzieć, że tak, napis, który tu jest, bardzo mi się podoba, ponieważ również wyraża chyba mnie, słuchajcie, w kilku zdaniach, pokaleczę angielski, wszyscy mi wybaczą, ale I believe that the most beautiful thing is worth waiting and the sweet fruit nie, nic patience. I mniej więcej to znaczy w tłumaczeniu, że ja wierzę, że każda najważniejsza rzecz, najważniejsze marzenie w naszym życiu są warte czekania, czyli ten najsłodszy owoc, na który gdzieś tam, o którym marzymy, jest warty czekania. I chyba mniej więcej o tym tutaj są, słuchajcie, te moje wiersze. Bardzo rzadko je w ogóle komukolwiek pokazuję, bo są bardzo po prostu osobiste. No i chyba jeszcze nie wiem... Nie wiem, czy świat dojrzał na to, żeby takie coś ujrzeć, no nie wiem. Dobra, i teraz chciałam Wam pokazać, jakim tokiem dalej szłam. Więc kiedy zauważyłam, wiem, że to brzmi zabawnie i po prostu pokrętnie i wydaje się, że tutaj siedzi mądra dziewczyna, tutaj nagle wywala, słuchajcie, z 10 kalendarzami, notesikami, to chciałam Wam powiedzieć, że kiedy zauważyłam, że ja chciałam Wam powiedzieć, że w podsumowaniu wszystkie moje pamiętniki, notesiki, kalendarze dały mi wiedzę o sobie, ale niekoniecznie taką, jak myślałam, jak się spodziewałam, że to będzie wielkie boom i że ja na przykład po 2-3 latach pisania czegoś będę widziała gdzieś tą mądrość, którą mogę się podzielić i to w taki sposób, że to kiedyś stworzy książkę, jak na przykład u Agnieszki Maciąg, ponieważ dotarłam do czegoś zupełnie odwrotnego, że ja jestem... Może i historia moja jest w 10% podobna do niej, czy do Beaty Pawlikowskiej, i może w podobnym kierunku zmierza, ponieważ moje gadulstwo, mój dobór słów, moje wszystko to, co się składa na moje mówienie, moją osobowość, myślę, że gdzieś zmierzało w tym kierunku, abym ja również część jakby swojego życia dała dla ludzi. W ogóle wydawało mi się, że to będzie właśnie dobre, kiedy ja to będę spisywać i potem właśnie zobaczę i po prostu wyślę do wydawcy i powiem to ja.
to ja. To ja i tam będzie wszystko. Słuchajcie, jak na przykład, jak zmienia się człowiek po przebudzeniu, co w sobie odkrywa, co to jest wewnętrzne dziecko, rozmowy z sobą. A ja się okazało, że ja potrafię iść i nagle spontanicznie powiedzieć godzinę, półtorej to do mojej mamy. Za dwa dni opowiedzieć coś na spacerze mojemu mężowi. To było mądre, piękne, głębokie, bardzo zabawne, bardzo poruszające, wzruszające. I za każdym razem słyszałam, czy ty to notujesz? Nie. Nawet śniło mi się, Lwiro, pisz. I okazało się, że nie mogę. Nie, po prostu nie wiem, czy jestem leniwa, czy nie ten czas. Po prostu okazało się, że nie daję rady. Natomiast mówię, właśnie odkryłam, że ja najwięcej przyjemności sprawia mi po prostu pisanie. Tak zwanymi to są moje osobiste duchowe hasztagi, które powodują, że kiedy ja na przykład w trudnym jakimś kryzysie swoim wracam się do tego, do tych kalendarzy, to ja odkrywam, jakie cudowne życie mam za sobą. Oczywiście nie rzadko się zdarzało, żebym zapisywała tam dni czy tygodnie, kiedy czułam się fatalnie, kiedy stany depresyjne były bardzo głębokie, kiedy nie potrafiłam ogarnąć swoich stanów lękowych, ale wiedziałam, że nie znajdę człowieka, który jest jednocześnie psychiatrą, terapeutą duchowym, psychologiem, ma wiedzę z dziedziny buddyzmu, religii chrześcijańskiej i umie to wszystko jakby zebrać w jedno, dla którego energia kundalini i aktywność w ciele nie jest niczym wstydliwym, nie jest tematem tabu. Więc ja poszłam tą drogą, że skoro ja jakby poczułam, że ja to mam przejść jakby samotnie, a ludzie, którzy trafiają się mi, to są przyciągnięci przez moją duszę oraz przyciągnięci dla mnie przez świat po to, żeby mi w momencie, kiedy jest już totalny kryzys, żeby mnie nakierowali na właściwą drogę, może czasem na właściwy sposób postrzegania rzeczywistości, w której się znalazłam, więc mogę Wam powiedzieć, że zapiski, wszystko to, co zaczęłam robić, pokazało mi tylko, że nadal jestem tą dziewczyną, mimo wszystko romantyczką, która pisze wiersze. Nadal uwielbiam duperelki w postaci kalendarzyków. To jest przykład czegoś kupionego przed półtorej miesiąca temu chyba. I polecam Wam serdecznie to jest po prostu, słuchajcie, okładka do zeszytu. Jest mięciutka, przestrzenna, z takiego czegoś, co szeleści. Jest w Piwonie. Pani na Allegro robi, to się nazywa okładki na książki, na zeszyty, na notesy. Flanelita się nazywa. Pani to sama, jest przepiękny, nawet pachniało, jak do mnie dotarło. No coś cudownego. Złote okucia, tutaj wiecie, ta gumeczka. Wystarczy tylko dokupić zeszyt i heja, i po prostu jadę. I zadacie mi pytanie, skoro jest tam ten pamiętnik, po co ja kupiłam znowu to? Otóż ja kupiłam to, ponieważ stwierdziłam, że pamiętnik z tymi kartkami pięknie szeleszczącymi, cudownymi, będzie dla mnie do wklejania zasuszonych kwiatuszków, ziół, habrezi, czyli wszystkiego, co ja po prostu kocham dotykać, wąchać. I będzie po prostu delikatnie zafoliowane i to będzie rodzaj takiego, nie wiem, mojego własnego botanicznego kalendarium. Niekoniecznie ja będę taka biegła w tych ziołach, ale po prostu będę sobie je ładnie wklejać. I to też jest również terapia uspokajająca, na przykład jak dla mnie. Kalendarze, planery już zostaną, tylko teraz stwierdziłam, że rozdzielam je, ponieważ zauważyłam, że mam dużo spraw, które trzeba zanotować, ponieważ inaczej się pogubię, które czasami rzeczy, które mobilizują, żeby wstać z łóżka, bo na przykład zapomnieliśmy, że dzisiaj czeka nas coś fantastycznego. I kiedy przestałam to notować, po prostu wydawało mi się, że nic mnie już, słuchajcie, nie czeka. Ktoś, kto przeszedł ciężkie stany depresyjne, wie, o czym mówię. Więc uznałam, że kolejny kalendarz, kolejny planer, który dostanę od Gosi, będzie już takim typowym planerem, w którym będę sobie po prostu notować to, co mam zrobić, co powinnam, co chciałabym. Wszystkie pomysły związane z YouTube'em, z fotografią. Ciągle wierzę i wizualizuję, że wszystko się razem połączy, że ta moja fotografia,
To wszystko, co przeszłam, to po prostu jest po coś. Pamiętam, powiem Wam, że miałam taki moment, kiedy bardzo, bardzo chciałam zniknąć. To się nazywa ucieczka i część mnie jeszcze jest takiej Elwiry. Mogłabym powiedzieć, że 50%. Czyli Elwiry, która chce uciekać. Może to nie jest dokładnie ucieczka, bo ja sobie już ją rozkminiałam też na wiele, słuchajcie, na wiele opcji. To nie jest totalnie ucieczka dokładnie przed czymś, tylko po prostu wiem, że 50% mnie najchętniej zaszyłoby się gdzieś w jakimś domku na wsi, pośród pól, jezior i łąk i tam chciałabym fotografować, tworzyć, pisać i chyba złapać jakiegoś menadżera, który mógłby się tym zająć i wypuścić dalej świat po to, żebym ja mogła tylko to robić. Na dzień dzisiejszy nikogo takiego, na dzień dzisiejszy żadnego takiego menadżera nie poznałam, więc chyba sama po prostu mam być swoim menadżerem. I teraz mówię, zadacie pytanie, po co kupiłam to? Właśnie po to, że tu, tutaj będą notowane pozostałe rzeczy z tych kalendarzy, czyli wszystkie znaki, symbole, szczęśliwe zbiegi okoliczności, poznawanie ludzi, piosenki, które dały mi bardzo dużo, przy których się wypłakałam, ale przy których również tańczyłam, szalałam, niesamowite sytuacje, cuda, ponieważ mówię, za każdym razem, kiedy się w to wracam, to wiem, że czasami, na pewno Wy też to macie, że pamiętacie tylko takie trudne rzeczy, ponieważ jeśli spadniecie w czarną otchłań rozpaczy i życie Was totalnie przygnębi, okaże się, że niezapłaconych rachunków jest mnóstwo, na przykład, że przyjaciele w danym momencie życia się totalnie odwrócili, bo mieli dosyć waszych dziwnych gadul, słuchajcie, na temat, nie wiem, Jezusa, Buddy, dusz bliźniaczych, energetyki wszechświata, kiedy nie byliście w stanie wstać z łóżka, kiedy no po prostu takie stany, no jeśli ktoś się miał, to nie muszę tłumaczyć. I wtedy czasami ratuje to, że otwieramy szufladę, sięgamy, zaczynamy czytać i widzimy, że dużo nas pięknego spotkało, więc to jest jeszcze przed nami, to po prostu potrafi człowieka dźwignąć, czyli własne przeżycia, o których zapomniemy, ale oczywiście na kartkach są zapisane, więc to jest traktowane przeze mnie właśnie jako te, będzie traktowane jako zapiski, również z wklejaniem różnych rzeczy, bo to są czasami kwiatuszki, płatki, właśnie piórka. No wiem, że ktoś powie, że to dziecinne, ale trudno. Pozdrawiam Was, do usłyszenia w następnym filmiku. No bo oczywiście będą, mówię, tego się po prostu chcę trzymać. Co by się nie działo, to po prostu przez najbliższe miesiące będę. Pa, pa.